Tak, witam Was. Jestem dobrze, tak? Słyszany? No, to dla mnie takie bardzo dziękuję za to zaproszenie. Już tu miałem okazję być kilka lat temu. Jakoś bardzo pamiętam to, przemawianie do mężczyzn to raczej nie jest, to jest rzadkość w moim życiu. Ja pracuję na uczelni, na wydziale teologicznym i to jest taki wydział. Może by się mogło kojarzyć, że pewnie tam są sami klerycy, ale wręcz przeciwnie, tam jest większość kobiet i miewam takie zajęcia, w których są same kobiety. Już nawet muszę zmieniać formy. Zwykle się mówi, proszę państwa. Tak się rozgląda. Mówię, przepraszam, proszę pani. Natomiast taka sytuacja, żebym tylko do mężczyzn mówił, to, to mi się nie, nie często zdarza. No chciałbym powiedzieć o takim temacie, który jest taki dosyć ciężki. Już sam ten dzisiejszy dzień jest, jest, myślę, taki dosyć ciężki. Środa popielcowa, nie wiem, jakie macie skojarzenia, ale ja takie chyba gdzieś tam od dzieciństwa jeszcze to mam takie dosyć przytłaczające. Też teraz, jak mam posypywany popiół na głowę, to najczęściej słyszę, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale jakieś mam takie wspomnienie, że jednak bardziej mi się kojarzy z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Takie słowa mi się kojarzą. I one jakoś tak nie, nie nastrajają optymistycznie. One tak, no mówię, może przytłaczają trochę. No, jednak nie chcemy być prochem, nie chcemy się obracać, obracać w proch. No, ale może to się dobrze złożyło, że, że taki temat zaczynamy u progu Wielkiego Postu. Bo to jednak jest prawda. Taka jest prawda, że nasze życie jest związane z trudem. I tak wydaje mi się, że ciężko nam się z tym pogodzić. Że jednak marzymy, żeby było inaczej. Że myślimy sobie, że aby stały się pewne rzeczy w naszym życiu, pewne zmiany i żeby ten trud zniknął. No te marzenia choćby widać w w bajkach, które myślę też w nas jeszcze, jeszcze są, gdzie te bajki się często kończą właśnie, że żyli długo i szczęśliwie. I mówimy wtedy, że jest happy end, że jest dobre zakończenie bajki. Zresztą wiele filmów też, które kończą się happy endem, to dokładnie tak się kończą. Jakaś para, mężczyzna z kobietą, czy jakaś inna, jakaś sytuacja z rodziną. I właśnie kończy się, że się wszyscy uśmiechają, wszystkie sprawy się wyjaśniają i wyobrażamy sobie, no tak, ci ludzie już teraz są szczęśliwi, Trud u tych ludzi już się skończył. Oni teraz weszli w jakąś nową jakość. Teraz będzie inaczej, będzie, będzie jakoś cudownie w ich życiu. No i to jest nieprawda. Tak nie, tak nie ma. Nie znam ludzi, którzy nie trudziliby się w swoim życiu. Również ludzi, którym się bardzo powiodło, którym może zrealizowali te marzenia, które są w nas. Może też taki przykład bliższy w nasze, naszemu doświadczeniu. Często może patrzymy na dzieci i robimy to im bardziej jesteśmy i mamy więcej lat tym bardziej patrzymy na dzieci właśnie w ten sposób. Co za cudowny okres. Jaki piękny wiek. Bez troski, bez trudów. Jakbym chciał być dzieckiem, które nie ma odpowiedzialności, które niczym się nie przejmuje, które bawi się cały dzień, które żyje no, cudownie. Ja jeszcze pamiętam jak to jest być dzieckiem i powiem wam, że to nieprawda. Dzieci wcale nie, nie czują się cudownie. Porozmawiajcie z dziećmi, ale z konkretnymi dziećmi, z konkretnym Jasiem, z konkretną Marysią. Czy, czy jest super szczęśliwa? Czy jest po prostu, czy żyje cudownym życiem? Czy chce być zawsze w takim, w takim stanie życiowym? Co usłyszymy? Usłyszymy właśnie wręcz coś zupełnie innego. Usłyszymy od tych dzieci, że, że nie, że ich życie jest ciężkie. Że chcą już być większe, że chcą być dorosłe. Że właśnie zazdroszczą nam, dorosłym, że jesteśmy wolni, że mamy pieniądze, że możemy robić, co chcemy, a oni niestety muszą, jeszcze tyle lat mi zostało. Wiele dzieci się zachowuje tak jak żołnierz w wojsku, który tam odkreśla krzyżykami, ile jeszcze dni zostało do, do wyjścia z wojska. Dzieci tak odliczają, ile im lat zostało do 18 roku życia. Tak nie postępuje człowiek szczęśliwy i bez troski. Zresztą Wiele osób, powiedzmy w wieku średnim, w ten sposób patrzy na okres emerytury, na przykład. Zwłaszcza jak ten trud bieżący dotyczy pracy, no to myślimy sobie, no kiedy się to wreszcie skończy? Kiedy wreszcie odetchnę? Kiedy wreszcie będę szczęśliwy, no nie mając obowiązków zawodowych? Będę miał wolny czas, będę mógł wreszcie robić rzeczy, na które teraz mnie nie stać albo nie mam czasu, wreszcie będę się spotykał z tymi osobami, z którymi chcę. Znowu wydaje się, że, że ten trud się skończy. Znowu nieprawda. Porozmawiajmy znowu z osobami na emeryturze. No, podobnie jak z tymi dziećmi. Okaże się, że, że wcale nie są szczęśliwi że często się okaże, że nam zazdroszczą, którzy jeszcze się uczymy czy pracujemy. No więc, no, czy chcemy, czy nie chcemy, to, to tak to jest: że, że trud jest związany z naszym życiem. No i za chwilę będę, będę więcej o tym mówił, ale może tak, żeby jeszcze bardziej nie przygniatać, to, to myślę, że to, to stwierdzenie, że o, o trudzie, o, o pewnym wysiłku, który jest nieuchronnie związany z, z naszym życiem, też trzeba je uzupełnić, trzeba je uzupełnić tym, że nie tylko z tego się życie składa. To, nie jesteśmy jakimiś galernikami, nie jesteśmy więźniami, którzy się ciągle trudzą, którzy ciągle muszą podejmować w pocie czoła jakiś wysiłek i, i właściwie są posępni i smutni. To, to nieprawda. Myślę, że trochę też próbowaliśmy wprowadzać tą modlitwą tutaj spontaniczną właśnie w nastrój wręcz przeciwny, bo to jest prawdziwy nastrój chrześcijański, to nastrój radości, to nastrój, Zauważenia piękna w tym świecie, który jest właśnie tak samo prawdziwe jak, jak nasz trud. I myślę, że, że to może pierwsza taka uwaga, nie, nie, na ten temat nie będę mówił, ale, ale chciałbym tak zauważyć, tylko że, że tego piękna jest wokół nas wiele. Może czasami nam trudno je zauważyć, może czasami jesteśmy jakieś przytłoczeni, za bardzo mamy wbity wzrok w ziemię by, i nie rozglądamy się wokół. Ja mam syna, który ma kilkanaście miesięcy i no to jest niebywałe, ile jest w nim takiej pogody, ile jest w nim piękna, i staram się to jakoś łapać. Tak wiem, że, że może w świecie, poza tym kontaktem z moim synem, będzie mi trudno to znaleźć, więc staram się na przykład zawsze być, jak mój syn się budzi. I wiem, że wtedy jest cudowny. On się budzi i on chce żyć. Jak ja sobie myślę, jak ja się budzę. To myślę sobie, no, żebym chętniej dalej spał i, i, i raczej nie jestem w takim nastroju. A patrzę w niego, on jest zadowolony: on już się rozgląda, on już się uśmiecha, on już się przytula, on już patrzy głęboko w oczy. No, to jest coś pięknego. To, jest, to dziecko nas powinno uczyć tego, jak myśmy powinni do, do naszego życia um, się jakoś ustawiać. No, nas chyba za bardzo ta druga strona, ta, o której będę dzisiaj mówił, ten trud życia, chyba nas za bardzo jakoś przygniata. Nas zasłania to, że że w życiu jest wiele piękna. No ale mam o trudzie mówić, więc, więc nie będę mówił o pięknie życia, ale, ale o trudzie. Co, z czego ten trud wynika może najpierw myślę, że takim czymś co, co sprawia nam wiele trudności jest kwestia rozpoznania naszego powołania. I tutaj jak, jak patrzę Patrzę na Was, to się zastanawiam, kto z Was jest już po tej decyzji, a kto jeszcze przed. Przypuszczam, że większość po, bo zwykle ta decyzja jednak rozgrywa się w wieku lat nastu, 20, 30 kilku. Jaka to jest decyzja? No to jest jakaś decyzja, którą niestety nie za bardzo jesteśmy przygotowani do jej podjęcia. My byśmy chętnie ją podjęli na końcu życia, jak już jesteśmy mądrzejsi, jak już trochę więcej doświadczyliśmy, to wtedy chętnie byśmy się cofnęli i podjęli może lepszą decyzję, ale, ale życie takie nie jest. Trzeba mając 20 parę lat podjąć decyzję, która będzie decydująca dla całego naszego życia. I niekiedy może nam się wydawać, że no, nie jest za dobra ta decyzja, że może popełniliśmy błąd. Niektóre błędy można poprawić czy, czy odwrócić, a niektóre nie. Tak czy inaczej, myślę, że to jest, to jest jakiś pierwszy trud mężczyzny. Zmaganie się z, z, no, z pewnym opowiedzeniem się, z pewnym podjęciem pewnych decyzji. No, to jest decyzja o powołaniu kapłańskim. Nie pamiętam, który święty mówił, że. Ponoć co trzeci mężczyzna ma powołanie kapłańskie. No, jeśli to prawda, on to z jakiegoś swojego rozeznania duchowego tak widział. No to pewnie się okazało, że być może wielu z nas jakoś nie trafiło i nie wybrało tego powołania, które było pierwszoplanowym powołaniem Pana Boga dla nas. No ale jak się wydaje, większość z nas ma powołanie do rodziny. No i to nie jest łatwy wybór. To jest wybór właśnie związany z trudem. I niektórzy ten, ten wybór podejmują pochopnie, ale niektórzy tak się boją go podjąć, że nie podejmują go, że, że przedłużają ten czas podjęcia tej decyzji. No, oba, oba sposoby są niewłaściwe, oba są, oba są nietrafne. Ale z obydwoma jest związany też, też duży, duży trud, duży niepokój, duży kłopot. Ale, ale chciałbym raczej mówić o tej sytuacji, która myślę jest w większości z nas jednak teraz udziałem. To znaczy, gdy już zasadniczy jakiś kierunek naszego życia został określony, gdy jesteśmy mężami, rodzicami, ojcami, dziadkami, gdy mamy takie ani inne wykształcenie, gdy wykonujemy taką ani inną pracę. Gdy, gdy mieszkamy w takim, a nie innym miejscu te, te sprawy już być może u większości z nas się rozstrzygnęły i teraz często okazuje się, że no właśnie, że, że to nie jest, nie jest tak może jak nam się wydawało wcześniej, że nie jest to tak bezproblemowe właśnie, że odkrywamy, że ta droga jest trudna, że związane jest z tym pewne takie nieustanne zmaganie się. No, i, i właśnie jaki to jest trud? Ja może tu chciałbym, chciałbym bardziej to ponazywać, spróbować przynajmniej jakoś nazwać niektóre elementy tego trudu już codzienności realizacji powołania. Myślę, że pierwszy trud to jesteśmy my sami, to jaką jesteśmy osobą. To myślę, że jest to nie, nieuchronne w rozwoju człowieka. Kobietom to chyba szybciej przychodzi, mężczyźni bardziej się opierają, ale w końcu i do nich to dociera, że nie jesteśmy idealni. Że nie jesteśmy tacy, jak chcielibyśmy być. Że mamy w sobie różne wady, różne słabości, różne no, takie cechy, których nie lubimy w sobie. To kiedy się dowiadujemy o tym, jakbyśmy spytali, wiele osób młodych nastolatków, to to, to tego nie widzą. Są przekonani, że nawet jeżeli mam pewne braki, to, to jest kwestia jakiegoś wysiłku, i, i te braki można, można poprawić. Myślę, że człowiek, mężczyzna starszy, jest już świadomy tego, że, no, że ma pewien garb, ma pewne, pewne stałe, jakieś ujemne swoje, swoje cechy charakteru, swoje wady. No i trud to jest zmaganie się z nimi. Może jeszcze skąd, jak się dowiadujemy o tych wadach? No, tutaj mamy takie niezawodne źródła odkrywania naszych wad, jak żona. Myślę, że o wielu wadach byśmy nie wiedzieli, gdybyśmy nie ożenili się. Tutaj ta bliskość z kobietą, ta bliskość w ogóle z drugim człowiekiem jest, jest świetnym sposobem na to, by, by poznać samego siebie. Niestety najczęściej poznać od tej strony niefajnej od tej strony niesympatycznej. I oczywiście możemy się buntować, możemy się złościć na żonę, możemy mówić, że jest jędza, czy że nie daje nam żyć, ale chyba jakoś dociera przynajmniej częściowo do nas to, że po prostu ona zauważyła w nas to, co, co jest niesympatyczne, co jakoś psuje obraz, czego byśmy nie chcieli. No takim drugim źródłem jest wychowanie dzieci. To jest niezawodne, że wychowując dzieci, widzimy, widzimy siebie lepiej, widzimy siebie bardziej prawdziwie. No, może podam, podam taki przykład z, mojej, z moich doświadczeń zawodowych. Nauczam też kleryków, którzy no, później stają księżmi, więc też mam z nimi, mam z nimi kontakt i no, oni dokładnie mówią to, że że można być bardzo nieświadomym siebie księdzem, dopóki się nie pójdzie do szkoły i dopóki się nie zetknie z trudnymi sytuacjami, jakie stoją przed nauczycielem, przed katechetą, dopóki się nie zostanie wyśmiany, zwyzywany przez uczniów, dopóki się nie stanie przedmiotem śmiechów, kawałów i wtedy człowiek no, nagle odkrywa w sobie różne, różne ciekawe, w cudzysłowie ciekawe, ciekawe cechy, ciekawe przymioty. Odkrywa swoją nerwowość, odkrywa swoje nieopanowanie, odkrywa swoją małą wiarę, odkrywa na przykład to, że. No niekoniecznie jest takim przeciwnikiem przemocy na przykład. No to łatwo być zwolennikiem przemocy i myślę, jak słuchamy jakichś psychologów czy polityków, którzy mówią, że Wszelke, że, że, że nawet klaps, i nawet jest, jest formą okrutnej przemocy, którą oczywiście nie, może, nie można serwować dzieciom, to najczęściej należałoby zadać pytanie, czy Pani czy Pan wychowywał dzieci? Czy Pan miał do czynienia z nimi? Wtedy się nagle okazuje, że, że takie sądy nam wypowiadają bardzo śmiało i z pewnością siebie, te osoby, które właśnie z dziećmi nie miały do czynienia. I to no dokładnie można powiedzieć, tak, że, że łatwo widzieć siebie jako osobę szlachetną, jako osobę humanistycznie zorientowaną, jako ktoś, kto w dziecku widzi godność i tak dalej, dopóki się nie wychowuje dzieci. Tak. Jak się człowiek zetknie tak, tak na całość z wychowaniem dzieci. Nie tak tylko, że przychodzimy może i gdzieś tam z daleka, czy, czy bierzemy dziecko za rękę, idziemy na krótki spacerek jak jakaś ciocia. To, to, to nie wiemy, czym, czym jest kontakt z dzieckiem. Natomiast jak to poznamy, to poznajemy też wtedy siebie i to zwykle od, od niesympatycznej strony. No więc no i nie zmienimy się. Tu pod, pod wieloma względami, jeśli chodzi o, o nasz charakter, o naszą osobowość, to tutaj nie łudźmy się, że, że to się zmieni. Raczej no, tak jak w, na tym świadectwie dzisiaj w kościele było, sytuacja się nie zmieni. My musimy spojrzeć może inaczej na, tą, na, te, nasze, na te nasze wady, na to, co, co może nie jest takie sympatyczne w nas samych. No, więc, więc mamy trud z samym sobą, mamy trud z naszymi bliskimi. No, myślę, że często nasza więź małżeńska, nasza więź rodzicielska, nasze ojcostwo. No może nie być taki, jak, jak tego chcemy. I znowu może, można powiedzieć, że chyba jest to nawet regułą, że jak jakiś polityk teraz, kampanie różne są wyborcze, więc pewnie będą pytania, jakie jest pana, pani, małżeń, życie małżeńskie i będziemy słuchać, jak kandydat odpowiada, no jest cudowne, my się nie kłócimy, my jesteśmy idealnie dobrani. No to trzeba wiedzieć, że jak ktoś takie coś mówi, to albo kłamie, no najprawdopodobniej kłamie, albo żyje w separacji może z żoną. To wtedy tak, z osobą, którą rzadko się kontaktujemy, możemy mieć idealne relacje. Ja mam idealne relacje z panią w piekarni. Zawsze przychodzimy, się uśmiechamy do siebie, miłe słówko mówimy, kupuję ciepły chlebuś u niej i naprawdę mam znakomite relacje z nią. No tylko, że to, to żadna bliskość. Natomiast z osobami bliskimi, idealne relacje. Są wielką rzadkością. Raczej właśnie związane są one z wielkim trudem, I to trudem takiej codzienności. Z codziennym zezłoszczeniem się, z codziennym jakimś niedopasowaniem, z codziennymi jakimś poczuciem, że jestem wykorzystywany. To jest nasza jakaś rzeczywistość mężczyzny w bliskich związkach. Myślę tutaj o związku małżeńskim, myślę tutaj o związku z, z dziećmi może i teściową by tu trzeba dołożyć, jeśli chodzi o bliskie związki, może mamy jakieś trudności w kontaktach z rodzeństwem, no to, to jesteśmy tutaj w różnej, w różnej sytuacji. No wreszcie kolejnym takim miejscem naszego trudu jest, jest praca. No dla większości mężczyzn bardzo ważna sfera życia. Może nawet w wielu przypadkach, trzeba powiedzieć, zbyt ważna. No, mam do czynienia z pracoholizmem. Zresztą no, też w wielu, wiele stanowisk pracy, w wielu zakładach pracy, no wręcz pracoholizm jest normą. Chcę być w korporacji, to muszę być szczurem korporacyjnym, to muszę całym sercem i duszą być dyspozycyjny dla firmy. Do tego nas, do tego nas skłania pracodawca takiego pracownika chciałbym mieć. No, i no, kto z nas ma, ma cudownego szefa? Pewnie większość z nas jednak ma jakieś uwagi, w jakiś sposób się męczy. Być może wielu z nas, czy większość z nas ma nie do końca sympatycznych współpracowników. No i znowu, jest to jakaś sfera takiego naszego stałego, stałego trudu, stałego wysiłku, który się nie skończy, który zawsze będzie. Ktoś, kto zmieniał pracę, to wie o tym, że jakie nadzieje się wiążą z nową pracą. Myślimy sobie, uff, dobrze, że ta stara praca odeszła, jeśli to była nasza decyzja oczywiście, bo, bo tam były takie, takie, takie minusy. I przychodzimy do nowej pracy i myślimy sobie, no tu nareszcie się poczuję jak człowiek, tu wreszcie będę pracował z pasją, tu wreszcie spełnię swoje marzenia. No i znowu okazuje się to pewnym złudzeniem. Po jakimś czasie znowu okazuje się, że może są inne trudności, ale, ale również są. No, i więc to kolejna, kolejna sfera, sfera trudu w naszym życiu. No, i, i może jeszcze chcę powiedzieć o takiej jednej sferze, związanej z naszym no, takim życiem w czasie wolnym, z takim, które może najbardziej lubimy. No, i też, też postawimy takie pytanie, czy, czy my dobrze sobie zagospodarowujemy ten czas? Jakie są nasze pasje, hobby, zainteresowania? Czy w ogóle je mamy, z jakimi osobami się spotykamy? No, częsty problem u wielu współczesnych mężczyzn, czy mamy przyjaciół. No, jakoś okazuje się, że o ile kobiety jakoś łatwiej, nawet kobieta, która jest bardzo zapracowana, która pracuje w pracy, pracuje później w domu, zajmuje się wieloma rzeczami, często ma wiele przyjaciółek. Natomiast wielu mężczyzn po prostu nie ma bliskich osób. Ma owszem współpracowników, ma żonę, ma dzieci, ale nie ma przyjaciół, nie ma innych mężczyzn. No, myślę, że między innymi Mężczyźni Świętego Józefa to, to świetna okazja do tego, żeby e, może tą przyjaźń znaleźć męską. E, to wiele osób, które, które mówi o tym, czego potrzeba mężczyźnie, e, to podkreślają. Mężczyzna potrzebuje przyjaciela, żeby być w pełni mężczyzną. Potrzebuje drugiego mężczyzny, potrzebuje towarzysza, towarzysza. No, między innymi towarzysza trudów, o których, o których dzisiaj mówię. No i tak, co oznacza ten trud? Wyszczególniłem tutaj jego jakieś dziedziny, czy jego sfery. No on polega na tym, że, że upadamy. Polega na tym, że nie jesteśmy tacy, jacy chcemy być, jacy powinniśmy być. Widzimy to. Widzimy, że nie tak jest w naszym życiu, jak Jakbyśmy tego oczekiwali. No i może trochę pochylmy się nad tym, dlaczego się tak dzieje? Co jest przyczyną tego, że moje życie, że trud w moim życiu jest, jest może większy niż, niż być powinien? No myślę, że jest parę takich punktów, które powodują, że sobie sami komplikujemy życie. Ja może zacznę od tego, co, co jest jakby w podtytule też dzisiejszego. Dzisiejszego wystąpienia. Mianowicie jest o trudzie, jest i odpowiedzialności. Myślę, że różnie bywa z naszą odpowiedzialnością. Jak rozumiem tutaj odpowiedzialność? No właśnie, myślę, że w takim najprostszym tego słowa znaczeniu, że w związa związane z naszym powołaniem są pewne obowiązki. I to jest, to jest bardzo prosta rzecz. My, my często tutaj no, jest to jedna z najważniejszych rzeczy w naszym rozwoju religijnym, że pytamy o wolę Pana Boga dla nas. Pytamy o to, co Panie Boże chcesz od nas. Mówimy, modlimy się w modlitwie ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Tak? Chcemy, żeby ta wola się działa, ale często myślimy sobie, no ale, ale jaka jest ta wola Pana Boga? No i często to pytanie jest, jest zupełnie niepotrzebne, bo, bo jaka jest wola Pana Boga, to jest, to jest jasne. To jest jasne, bo to wynika z naszego stanu, z naszego powołania. Jak jestem uczniem, to jaka jest wola Pana Boga wobec ucznia? No, żeby się dobrze uczyć. Jestem dzieckiem, to mam być dobrym dzieckiem. Jestem starszy, jestem pracownikiem, to wola Pana Boga jest taka, żebym swoją pracę wykonywał dobrze, solidnie, uczciwie. Bardzo prosta rzecz, nie, nie muszę się dramatycznie pytać, jaka jest wola Pana Boga? No ale, ale zaraz, kim jesteś? Jesteś nauczycielem, no to masz być dobrym nauczycielem. Nie możesz być wypalonym nauczycielem. Masz się przygotowywać do każdej lekcji. Masz myśleć o swoich uczniach. Masz solidnie przekazywać im wiedzę, jaką, jaką no, jest twoim udziałem przekazywać. Jak jesteś górnikiem, to masz dobrze wydobywać węgiel. Jak jesteś menedżerem, to masz być dobrym menedżerem. Nie. Bardzo prosta rzecz, no skoro pracujesz, to już nie trzeba Pana Boga pytać, jaka jest wola wobec mnie. No, skoro jestem w takim miejscu pracy, to, to mam ją dobrze wykonywać. No ale mówię, myślę, że przede wszystkim powinniśmy myśleć o jeszcze ważniejszej odpowiedzialności. No to odpowiedzialności związanej z, z bliskimi nam ludźmi. No tuż jak jestem mężem, no to jest znowu prosta sprawa. Trudno, żebym się pytał, jaka jest wola Pana Boga, jak, jak, jak mam żonę. No skoro mam żonę, to mam się zajmować żoną. <laughs> to jest bardzo proste. Mam rozpieszczać moją żonę. Mam sobie myśleć o tym, no ciekawe, czy pomyśleliśmy o tym, co się dzieje teraz z moją żoną. To jest najbliższa nam osoba. Czy, czy, czy myślę sobie o tym, co, czego potrzeba mojej żonie? Czym się niepokoi? No i, to, i znowu to jest prosta rzecz. Jak jestem mężem, to to ma być przedmiotem mojej troski. To ma być przedmiotem mojego trudu. Już nie muszę się pytać, co mam innego robić. Zwykle. To jest, to jest taka pokusa, Pyta, pytają się osoby o, o wolę Bożą ci, którzy są niezwykle skoncentrowani na samym sobie, którzy nie, uważają, nie, nie, nie zauważają innych ludzi. No i wtedy rzeczywiście, jak, jak się tylko kręcę wokół samego siebie, to to, to pytanie jest zasadne, no bo budzę się rano na przykład i się zastanawiam, co ja mam robić. No, mam wolny dzień. no Co ja mam robić, Panie Boże? Powiedz mi, co ja mam robić? Nie? A, a nie zauważam, że jestem mężem, na przykład. I nie mam się zastanawiać, co ja mam robić, tylko mam na przykład zobaczyć, co robi moja żona. Może właśnie śniadanie przygotowuje, może potrzebuje pomocy, może trzeba pójść na zakupy. No I tutaj już jest jasna sprawa. To jest mój obowiązek. Jak jestem ojcem, to mam dzieci, no to, to sprawa jest czysta. No to, to, to mam być ojcem, jak najlepszym. To mam być przy moim dziecku, to mam znać moje dziecko, to mam je pobudzać do rozwoju, to mam być. W, nie wiem, przy jego smutkach i radościach, to mam spędzać z nim czas. I, I znowu prosta sprawa, już nie muszę się zastanawiać, jak się rano budzę, co ja mam robić, tylko, tylko właśnie mam, mam się zastanawiać nad tym, co już jest moim powołaniem. To, to, to już tutaj te obowiązki jakby są, są same z siebie, jak gdyby się, się pojawiają. Więc jednak zaniedbujemy te obowiązki, no właśnie. My myślę, że częstokroć wiemy, że jesteśmy na tym etapie, Myślę, że, że wiemy, jak, jak powinno nasze życie wyglądać. Wiemy, co jest ważne. Natomiast, czemu tego nie robimy? Myślę, że z różnych powodów. Tutaj może, może zacytuję fragment biblijny, który jakoś tak dobrze go pamiętam. Zresztą śpiewaliśmy psalm króla Dawida. Jest taka, takie ciekawe wydarzenie w życiu króla Dawida zresztą no, wielkiego wojownika i myślę, mężczyzny w pełnym tego słowa rozumieniu. Pamiętamy, jak tam na Goliata poszedł, no, musiał mieć męstwa dużo. Ale wiemy potem, że został wielkim królem, no, wielkiego narodu. Pan Bóg mu błogosławił, więc wygrywał kolejne wojny. Był, był, Żydzi byli potężni za, za króla Dawida. No ale wiemy, że właśnie ten, ten psalm 51, który śpiewaliśmy. Jest, powstał po, po wielkim grzechu Dawida. No, pamiętamy, Dawid, Dawidowi spodobała się jedna z kobiet, która była żoną Uriasza, jego żołnierza. I Dawid zabił Uriasza, żeby no, ukryć swój grzech, bo współżył z, z, z jego żoną, jego żona zaszła, żona Uriasza zaszła w ciążę, więc on żeby pokryć ten swój grzech, no, zabił Uriasza. I e, no, to, jest, to jest niebywałe. Właściwie Dawid osiągnął jakieś szczyty w ogóle powodzenia i e, no, w tym czasie jeszcze nie było monogami, także nawet pod względem seksualnym możemy powiedzieć, no, może jakoś nie odpowiadała Dawidowi żona. Dawid miał mógł mieć setki tysiące niewolnić. I nikt by, nikt by nie nazwał tego cudzołóstwem, bo, bo wtedy także mógł, mógł tutaj pod względem seksualnym się realizować, co jest często, często jakimś takim marzeniem wielu mężczyzn, bez, bez ograniczeń niemal. A mimo tego zgrzeszył. Mimo tego sobie znalazł akurat kobietę, która była żoną własnego żołnierza i wziął, zabił tego żołnierza. No i dlaczego, dlaczego Dawid tak zrobił? Pismo Święte bardzo ciekawie zaczyna opis tej historii. To jest początek, 11 rozdziału w drugiej księdze Samuela, tekst biblijny brzmi tak. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. No właśnie, już mamy jak gdyby diagnozę, dlaczego Dawid zgrzeszył. Dawid nie robił tego, co król ma robić. Dawid się powinien rano obudzić i się zaraz, kim jesteś. Aha, królem. Co robi król? No król idzie na wojnę. I Dawid tak przez wiele lat robił. Szedł na wojnę i Pan Bóg mu błogosławił. Ale widzimy, któregoś roku stwierdził: A właściwie dobrze sobie radzą i bezemnie. mnie, po co będę tam gdzieś w niewygodach pod namiotami, stres, wojna, wiadomo, a nóż jakaś zabłąkana strzała różnie bywa. Więc Dawid przestał pełnić swoje obowiązki. No i, i się zaczęło. On powinien być tam na polu, on powinien tam walczyć, a zamiast tego został w pałacu. No i pismo święte mówi, że wyszedł sobie na taras, któregoś dnia i zobaczył kąpiącą się Betrzebę, no i zakochał się, no i, no i się zaczęło. I, 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 zaczą, i nagle jak takie klocki domina potoczyło się, skończyło się grzechem morderstwa. To morderstwa własnego żołnierza, który walczył za Dawida. No coś okropnego. Ale pokazuje myślę, jak jakiś sposób upadku mężczyzny. Zaczynamy, zaczynamy upadać, gdy, gdy właśnie nie robimy tego, co powinniśmy robić. No to, o czym przed chwilą mówiłem. Gdy przestajemy dbać o żony, przestajemy wychowywać dzieci, przestajemy solidnie pracować. Proste rzeczy. Tu, tu, no właśnie, może dlatego, że one są takie proste, to to nam jakoś nie wystarcza. To my oczekujemy, że no, że przecież powinno się coś większego dziać, jakiś czat powinien być w naszym życiu, jakieś, jakieś niezwykłe wydarzenia. No a tak monotonnie, tak dzień w dzień, ciągle z tą samą żoną, i ciągle z tymi samymi dziećmi i ciągle z tą samą pracą, to to jest jakieś nudne. To, jest, to tutaj chyba jest coś nie tak, że chcemy mieć jakieś większe wrażenia. No i to jest, i to jest błąd, I to jest, to jest pokusa, na którą nas duch nieczysty wystawia. Właśnie nam podpowiada, zobacz, będzie ciekawiej, będzie fajnie. No, na, tej zasadzie, na tej zasadzie Adam i Ewa się dali skusić tak, w, w, w raju, przecież by mieli, mieli wszystko, ale diabeł ich podkusił, że może będzie lepiej, będzie więcej wiedzieć, będzie coś, coś fajniejszego, może będzie inaczej. I myślę, że może właśnie to jest, to jest coś, co nas osłabia. To jest coś, co, co powoduje, że, że upadamy. Przestajemy robić to co, to, co robić należy. Może jeszcze w tym temacie jeden, jeden taki cytat, który znowu też dobrze pamiętam, a zaznajomiłem się z nim, poznając postać świętego Jana Bosko, wielkiego wychowawcy młodzieży, który gdy jeden z chłopców zapytał go, ojcze, jak, jak być świętym. Pytał go o taki przepis na świętość. Myślę też, zadajemy sobie to pytanie. Tak? Jak e, idziemy ku Panu Bogu, to, to powinno nieustannie to pytanie jakoś w nas być obecne. No więc warto może słuchać, co, co mądrzy ludzie, jak odpowiadają na to pytanie. Otóż Jan Boska odpowiedział jednym zdaniem. Chcesz być święty? To rób dwie rzeczy. Pełnij swoje obowiązki i bądź radosny. Koniec. To trochę rozczarowujące. My może byśmy chcieli, że tu nagle ktoś nam powie jakieś, jakieś trudne zadanie do wykonania, jakieś coś wyjątkowego. Może trzeba na misję gdzieś pojechać, Chcesz coś zrobić, jakąś akcję w kościele. A Jan Bosko powiedział: Pełni swoje obowiązki. Jesteś ojcem, bądź dobrym ojcem. Pocałuj dziecko na, na, na dobranoc. Przywitaj się z dzieckiem, zajrzyj mu w oczy. Zainteresuj się, co w jego szkole. By, nie wiem, zaproś, żeby poprosił swoich kolegów. Zainteresuj się, z kim, z kim spędza czas. Zobacz, jakie gry komputerowe gra. Jesteś mężem, to, to wejdź w życie swojej żony. Zastanów się, czego brakuje Twojej żonie. Zastanów się, jak mógłbyś ulżyć jej ciężkiej doli. My często myślimy, że to nam jest najtrudniej. Myślę, że tak tak jednak statystycznie rzecz biorąc, to kobietom jest trudniej w życiu. Kobiety są, tak, moje zdanie jest takie, no niestety mówię, że taką samokrytykę złożę, że, że kobiety są i dojrzalsze i jednak mają, mają trudniejsze życie statystycznie. To może nam się tylko wydaje, że to my jesteśmy jacyś pokrzywdzeni, jesteśmy jacyś w gorszej sytuacji, to, to myślę jednak tutaj feministki tu jakąś rację mają, mówiąc o równouprawnieniu, bo, bo myślę jednak tak, że, że jesteśmy w jakiejś uprzywilejowanej sytuacji w różnych dziedzinach życia. No, a tylko może nam się w wyniku naszego jakiegoś egoizmu, egocentryzmu wydaje nam się, że, że to my jesteśmy najbardziej, najbardziej cierpiący. Więc może, może taka prosta rzecz, zobacz, zobacz, jaki jest los Twojej żony. No i być radosnym, tak, mówił Jan Bosko. No więc właśnie, to, od czego zacząłem i na czym też za chwilę za chwilę będę kończył. Mówiłem o, o obowiązkach, o lenistwie, jako o tym, co, co jest może najtrudniejsze w naszym życiu, co nas osłabia, no ale też trzeba pewnie powiedzieć o tym, co, co jakoś myśląc o pokusach mężczyzny się pojawia bardzo często, to znaczy o nieczystości. To zresztą w, tym, w, tym, w tej historii Dawida było widać, że, że właśnie poprzez nieczystość Dawid. Popełnił na mnóstwo paskudnych rzeczy, z morderstwem włącznie. I jak się wydaje, rzeczywiście, ta pokusa nieczystości jest chyba jednym z największych trudów, takim jednym z największych zmagań, jakie, jakie przychodzi nam w życiu się zmagać. I właściwie, gdy czytamy Ewangelię i gdy Pan Jezus mówi, że grzeszy, nawet ten, który. Spogląda pożądliwie na kobietę, no to chyba już nie mamy wątpliwości, że jesteśmy grzesznikami i to nagminnymi. Bo, bo, no bo można powiedzieć, co? To już samo spoglądanie na kobietę. Przecież jak wchodzimy na dowolny jakiś portal internetowy, informacyjny, to zaraz te kobiety gdzieś tam się pojawiają, one wszędzie są. Gdy nie wiem, przechodzimy ulicą, no przecież kobiety się cały czas pojawiają, trudno mamy odruch, żeby popatrzeć na ładną zwłaszcza kobietę. No więc, więc grzeszymy, jak gdyby, upadamy. No i można powiedzieć, no tak, to jest jakiś, jakiś element naszej, naszej naszej męskości, naszej cielesności, że, że właśnie z takimi zmaganiami, z takimi pokusami przyszło nam się borykać. I no, jak się wydaje, jest to jedna zresztą z największych przyczyn, na przykład rozpadu małżeństwa. Mówi się, że zdrady i pieniądze to takie dwie, dwie najczęstsze przyczyny tego, że ludzie się rozchodzą, że ludzie się oddalają od siebie. No więc, więc rzeczywiście jest to bardzo realna, realna sprawa. Jak, jak, się przed tym jakoś bronić, co z tym, jak porządkować tą swoją sferę, sferę intymną, sferę seksualną. No, może, może, przede wszystkim nie pozwolić sobie, by, by, ten jakiś nieład wprowadzano nam, na przykład właśnie przez strony internetowe, przez reklamy, przez, nie wiem, filmy i tak dalej. No, jednak jesteśmy bombardowani, bardzo to, ja pamiętam jeszcze, jestem takim rocznikiem, że pamiętam czasy komunistyczne i pamiętam, gdzie, no może jedna, największa zaleta systemu komunistycznego, gdzie jednak nie dopuszczał do pornografii. Po prostu nie było, nie było filmów pornograficznych wyświetlanych, mimo że oczywiście że takie filmy były produkowane jak najbardziej na Zachodzie, podobnie jak teraz. Nie było gazet pornograficznych, nie było reklam, że absolutnie. No i to widać, jak się zmieniła nasza rzeczywistość. Jak, nie wiem, wychodzimy i to jest jakiś taki billboard jest, że stoi taki niby jak Adam i Ewa, jakieś dwie, dwie nagie osoby. No to no, no jesteśmy tym, jakoś świat tutaj nas, nas uderza w ten sposób. Chociaż, no to tak przy okazji, moja żona kiedyś widząc tego typu reklamę, już nie pamiętam jaka była, jakoś tak się zezłościła, że wzięła jakiś telefon i zadzwoniła do jakiejś firmy, Powiedział, że sobie nie życzy, żeby tego typu reklama była, że tam jest przedszkole obok, zaprowadzą dzieci do przedszkola, się widzi taki wielki billboard i zmienili tą reklamę, <laughs> wiecie, że po prostu zmienili, nie wiem czego się przestraszyli, nie wiem, czy... po prostu zadzwoniła do firmy, która, która jest odpowiedzialna za billboardy, tam był jakiś telefon zdaje się i rzeczywiście to coś dało, więc może też trochę za, za bardzo bierni jesteśmy, za bardzo godzimy się na to, by, by bombardowano nas właśnie tym, co, co nas osłabia, co nas na pokuszenie wiedzie. No i może tak już chyba kończąc pomału, tak patrzę na, na, na czas, on dobiega końca. To chciałem, no, żeby tak znowu to ciężko nie, nie brzmiało wszystko, o czym mówię, bo, bo jednak mówiłem o tej stronie takiej trudnej, o stronie ściągającej nas w dół, o tym, że właściwie co rano powinniśmy budząc się. No mamy taką intuicję, że czeka nas ciężki dzień, no i to jest prawda. Rzeczywiście na trud musimy się nastawić, ale chciałbym to porównać nasze życie do, może nie do tego, jak się często porównuje, myślę, w tych takich też męskich klimatach do rycerza, do wojownika, tak? bo myślę, że to nie do końca jest dobre porównanie, bo to wyraża jakąś naszą męskość, ale ja chciałbym zaproponować inne porównanie do do zawodnika piłki nożnej, który wychodzi na mecz, który wychodzi i wie, że będzie trudno, że naprzeciwko stoi 11 facetów, którzy też chcą wygrać, którzy będą kopać ostro, będą wchodzić i nie popuszczą, nie cofną nogi, bo stawka jest duża. Ale my mamy ten komfort jako chrześcijanie, że my znamy wynik meczu. <noise> Tego żaden piłkarz nie zna, nawet wychodząc jakiś Messi czy inny, wychodząc z najlepszej drużynie świata. Jest pewny, że wygra? Dałby głowę, że, że, że wygra? No wiemy, że są sensacje niekiedy. I kopciuszek jakiś piłkarski bez gwiazd pokonuje naszpikowaną gwiazdami drużynę. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza, taki urok piłki nożnej. A gdy my wychodzimy do boju naszego, do naszej, naszego meczu, to mamy stuprocentową pewność, że mecz jest wygrany. No bo, bo z nami gra Pan Jezus i... Tutaj już nie ma możliwości, żeby był inny wynik i jakkolwiek będą twardzi przeciwnicy, jakkolwiek będą po nogach naskopać i barkiem wchodzić, to, to to nic im nie da. My jesteśmy w wygranej drużynie. To jest, to jest coś niezwykłego, to jest ta, ta, ta dobra nowina chrześcijaństwa, o której może też jakoś zapominamy i Właściwie budząc się rano powinniśmy. no To jest jakoś naturalne, że, że budzimy się i głowa nas boli, i, i często myślimy, co to nas czeka w tym życiu i z czym się trzeba będzie zmagać. Ale to, no to jest taka naturalna, to jest taka pochodząca z naszego jakby ciała myśl, ale druga myśl powinna wynik pochodzić z naszego serca, z, naszej, z naszego kontaktu z Panem Jezusem i powinna mówić nam, no ale, ale jest wygrana sprawa. Dzisiejszy dzień jest wygrany. No owszem, są jakieś trudności, i będą mniejsze czy większe, ale ale ja wiem, czym to się skończy, ja znam końcowy wynik. To jest rozgrom drużyny przeciwnej. Choćby nie wiem, co się działo, to, to wygrana jest po naszej stronie. No i to znowu, o tym znowu się trzeba jakoś, jakoś ciągle przekonywać, w tym się trzeba umacniać, bo, bo znowu mamy kolejna pokusa, żeby o tym zapominać, żeby się załamywać, żeby patrzeć na przeciwną drużynę i, i dygotać łydkami i mówić, no nie, z nimi, no nie, nie poradzę sobie, nie poradzę. I, i wtedy no, robimy, robimy coś, co jest myślę naj, największym jakimś zagrożeniem męskości. Wycofujemy się. Wycofujemy się. Popadamy w jakiś, w byle jakość, popadamy w lenistwo, popadamy w, w depresję, no, no i wtedy się stajemy karykaturą mężczyzny niestety. No, wtedy, wtedy się wszystko nam wali, wtedy, wtedy trud się powiększa. Naszego życia i na, wtedy, wtedy już jesteśmy jesteśmy rzeczywiście, wydaje nam się, że jesteśmy przegrani, a, a to pokusa, to nieprawda oczywiście. No, może już na, na koniec, trudno, żebym mnie nie nawiązał do dzisiejszego dnia, do Środy Popielcowej, która jest takim dniem często tworzenia sobie postanowień wielkopostnych. No i może tak w, w kontekście tego, co mówiłem, jeżeli jeszcze sobie nie, nie postanowiliście na ten, na ten Wielki Post, jakiś, jakiś czegoś konkretnego, no, to mam właśnie takich kilka propozycji. Może właśnie tak pamiętać o tym, co mówił Jan Bosko. Postanowić sobie jedną z dwóch rzeczy. Albo żeby być radosnym przez Wielki Post. Wielki Post nie jest okresem smutku, tylko jest tak naprawdę okresem radości, wewnętrznej radości. No, albo może postanowić sobie właśnie pełnić swoje obowiązki. Czyli nie, mamy często wiele osób. W ramach Wielkiego Postu stawia sobie takie cele jakieś, takie wyjątkowe. Tak jakbyśmy przed Panem Bogiem chcieli błysnąć jakoś. Coś wyjątkowego wymyśleć i powiedzieć, no Panie Boże, jednak mam klasę, nie? Takie coś wymyśliłem. Zniechęciłbym, Zniechęcałbym do tego. Znowu praktyka pokazuje, że to jest tak jak z postanowieniami noworocznymi. Pamiętamy nasze noworoczne postanowienia? No, często już nawet nie chcemy pamiętać, bo, bo nic z tego nie wyszło. No, oby się tak nie stało też w wielkim poście, dlatego może łatwiej postanowić sobie coś, co jest już elementem naszego życia. Postanowić sobie, no tutaj trzeba sobie właśnie jakoś zastanowić, co nie domagam z jakim obowiązkiem moim. Może z obowiązkami męża, może ojca, może pracownika. I może tutaj spróbujmy sobie jakiś taki postawić, no jakiś nawet drobny cel, drobny kroczek. Chciałbym ten, przez ten wielki post. Dla ciebie, Panie Jezu. Chciałbym akurat ten obowiązek przypilnować, o tym szczególnie jakoś myśleć. Nie robić niczego efektownego, robić tylko to, co powinienem robić. A co sam w duszy wiem, że nie, nie zawsze tak, tak się dzieje. No i może, może tak jeszcze, już taki zupełnie, jak, jak ktoś nawet chce mieć bardzo konkretny, konkretne postanowienie, to proponuję przez Wielki Post ani razu nie narzekać. To jest bardzo trudne postanowienie. Jak sobie przypomnimy, właśnie żonę, jak sobie przypomnimy dzieci, jak sobie przypomnimy naszego szefa i naszych współpracowników, jakichś kontrahentów, klientów i kogoś innego, to wiemy, że to, to, to bardzo proste, narzekać. I często się w miejscach pracy może zbierają takie grupki narzekających. I są śmiechy, i są szczypliwości, i jest narzekanie na szefa. No To jest bardzo niemęskie. To, to jest, zachowujemy się jak dzieci, i to takie dzieci niedojrzałe. Człowiek narzekający, człowiek obrażający się, to człowiek niedojrzały. To tak jak wychowawca, który się, mówi się, że największą klęską wychowawcy, czyli też ojca, to jest obrażenie się na dziecko. Bo dziecko mnie zawiodło, to ja się obrażam, milczę, nie patrzę na dziecko, nie, nie przychodzę do niego. No to jest zachowanie nie ojca, tylko pięciolatka. No tak się dzieci w piaskownicy obrażają. Obrażam się, biorę zabawki i idę. Spróbujmy się nie obrażać w wielkim poście, spróbujmy nie, nie narzekać, nie obmawiać. To, 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 jest, to jest może drobna rzecz, ale też może się okaże, że, że wcale nie taka łatwa. To ja tyle. Dziękuję bardzo.